Witajcie, kochani. Witajcie w imieniu najdroższym, najpotężniejszym naszego Pana, mojego Pana, Jezusa Chrystusa. Wiecie, czuję ogrom odpowiedzialności dzisiaj. Przywykłem już do mówienia świadectw, przywykłem już do występowania w różnych społecznościach, ale dzisiaj Bóg po raz kolejny spełni moje marzenie. Mówiłem do Janka wczoraj. Kiedy podszedłem do siostry Wandzi i zapytałem, jeżeli potrzebujesz, bo przyjąłem z nastawieniem usługiwania, jeżeli potrzebujesz mnie do świadectwa, jestem chętny. A Janek mówi, to wstawię się do pastora Leszka na nabożeństwo. Mówi, Janek, ty nawet nie wiesz, że to było moje marzenie sprzed kilku lat, żeby powiedzieć świadectwo w czasie takiego nabożeństwa. Nie mówiłem o tym nikomu, ale Bóg o tym wiedział. Dlaczego to mówię? Ponieważ Bóg widzi nasze serca, widzi nasze intencje i odpowiada na nie. Jeżeli są czyste, to na nie odpowiada. Dlatego też pragnę w tym świadectwie przede wszystkim oddać Jemu chwałę. Wiecie, moje życie nie było piękne. Marzenia miałem jako dziecko, jak każdy. Pochodzę też z małej rodziny, było nas 6 rodzeństwa. Mam 2 braci i 3 siostry. Praktycznie to wychowywała nas babcia. Mój tata totalnie uzależniony od alkoholu, nigdy go nie było, zawsze gdzieś w delegacjach, w rozjazdach, a jak już był, to tylko bijatyki i awantury. W wieku 5 rzucał mną o ściany. Ale gdzieś marzyłem właśnie o czymś takim, żeby mieć normalne życie, żeby mieć normalną, kochającą rodzinę. To były moje marzenia. W sumie tak w takich marzeniach dorastałem. Bardzo szybko się ożeniłem, ponieważ chciałem koniecznie mieć swoją rodzinę. Chciałem koniecznie być człowiekiem szczęśliwym. Poszukiwałem szczęścia całe życie. Będąc w wojsku, stan wojenny, poznałem moją żonę. Ja miałem 21 lat, ona 19. Zakochałem się po uszy, ożeniłem. I zaczęło się. W czasie tej edycji Dniu Pamiętania jest bardzo często cytowany werset z Ewangelii Jana 10:10, że szatan, diabeł przyszedł po to, aby kraść, niszczyć i zabijać. Dzięki Bogu nie zdołał zrobić tego ostatniego ze mną. Wiecie, zaczął swoje działanie. Zaczął od kradzieży. Najpierw zaczął okradać mnie z poczucia, z tych moich marzeń właśnie, z tego wchodzenia w zobowiązania rodzinne, w tą odpowiedzialność. No, skoro mam już żonę, zamarzyłem mieć pierwszą córkę, jest pierwsza córka. Marzyłem, żeby mieć syna, jest syn. No to co mi więcej potrzeba, prawda? No to hulaj dusza. Coraz częściej z kolegami na wódeczkę. Pracowałem już wtedy w milicji. Takie czasy były, że mogłem dostać od razu mieszkanie po wojsku. Tak mówiłem, chciałem być samodzielną rodzinę, chciałem być samodzielny, szczęśliwy, więc... Moim marzeniem też od dziecka było to, żeby pomagać ludziom, żeby robić coś dobrego. Po prostu. I to też było, to wpłynęło na decyzję, że idę tam do pracy. No ale jak to w służbach mundurowych w tamtych latach szczególnie? Zaczęło się. Wódka przed służbą, w czasie służby, po służbie. Byłem dzielnicowym, no to każdy chciał w dzielnicowym, w takim trudnym rejonie, jakim ja byłem, żyć dobrze, no to wódka na stołach. Zaczynało mi coraz bardziej brakować tej wódki, a przecież ja nie chciałem być alkoholikiem. Ja, jak żeniłem się z moją żoną, deklarowaliśmy sobie, bo moja mama rozwiodła się z ojcem. Jej mama rozwiodła się z mężem, jej tatą, z powodu alkoholizmu. Mówiliśmy, obiecywaliśmy sobie, ja tego nigdy nie chcę. Ja chcę, żebyśmy byli szczęśliwi. Ale to ja chciałem. Diabeł zaczął skutecznie. Nazywany jest w Piśmie Świętym ojcem kłamstwa. I to jest prawda. Jest bezwzględnym kłamcą. W nim prawdy nie ma. Pod pozorem jakiegoś dobra, pod pozorem jakiegoś szczęścia wpompowuje w nas jad swojej trucizny. I tak było ze mną. No przecież należy mi się odrobina luksusu. No co, po pracy ciężkiej od razu do dzieciaków, no to trzeba iść odreagować, od razu to, od razu tamto. I tak zaczął mnie okradać z miłości do moich dzieci i do mojej żony. Zaczął mnie okradać z mojej rodziny. Aż w końcu do tego doszło, że zniszczył moją rodzinę. Ja już nie mogłem żyć bez alkoholu. Narobiłem długów, poszedłem, już nie mogłem pracować w tej milicji, bo już i sprawy, przenieśli mnie do dochodzeniówki, sprawy zalegały w szufladach, bo nie było czasu tego robić, bo chlałem. Udało mi się załatwić rentę.
okresową, bo okresową. No i zająłem się handlem. No to wtedy już hulaj dusza. Kasy jak lodu, jeden wyjazd do Turcji, tydzień jazdy, chlanie w autobusie w tej z powrotem nieprzeciętne. No, litrowa butelka wódki niezłej dolara, no to przecież grosze. Przebitka niesamowita. Miałem zawsze takie szczęście, taką smykałę zawsze miałem do handlu i wiedziałem, że to jest dobre. Ale wiecie, przekonałem się, że diabeł, to zresztą powiedział mi kiedyś na zajęciach o grzechu pastor Sochacki, że diabeł też potrafi błogosławić. Pod pozorem tego dobra, o czym mówiłem, potrafi zamamić cię mamoną, tym wszystkim tak, że tobie się wydaje, że jesteś szczęśliwy, że jesteś błogosławiony, a nawet sobie nie zdajesz w tym momencie sprawy, że lecisz prosto w przepaść. Bóg to widział. Ale wiecie, ja nie widziałem Boga. Byłem wychowywany w duchu religijnym. Moja babcia prosta kobiecina z niepełnym podstawowym wykształceniem. Ona mówiła nam, dzieciom, o Bogu tak, jak ona słyszała, jak ona jego doświadczyła, jak ona inaczej nie mogła powiedzieć. Była bardzo rozmodloną, religijną kobietą. Ale na mnie Bóg zawsze się kojarzył jako z jakimś bytem odległym, z kimś strasznym, który tylko patrzy na to, żeby mnie łup, jak tylko coś przeskrobię, to w łeb. Bo takie miałem skojarzenia z mojego dzieciństwa, jeżeli chodziło o ojca. Co tylko przeskrobałem, to w łeb. Zacząłem chlać coraz bardziej. Zająłem się tym handlem, narobiłem długów. No to co zrobić? Rok 92. Trzeba wyjechać do Austrii, zarobić jakieś pieniądze, oddać te długi. Siostra mojej żony wyjechała z mężem, z dziećmi do Stanów. Miałem takie plany. Zarobić pieniądze, wyjeżdżamy tam, układamy życie na nowo. Wyjechałem do Wiednia i zaczęło się. Już wtedy zostałem totalnie okradziony z poczucia godności, sprawiedliwości, jakiegokolwiek czegoś. Znalazłem się w takim mieszkaniu, gdzie no, mieszkali złodzieje. Ja jako doświadczony policjant z dochodzeniówki wiedziałem, jak zabezpieczać ślady, czyli wiem, jak je omijać, jak omijać alarmy i tak dalej. Stałem się super specjalistą, jeśli chodzi o włamania. Okradałem pół Europy i nie dałem się złapać. A chlałem strasznie. No bo przecież kasy było, jak brakło, walnęło się wystawkę, wyciągnęło się te 16-17 kamer wideo. Już było za co pić. A gdzie? Żona, dzieci. Może ze dwa razy udało mi się przesłać. Mając kolegę tam, pilota biura turystycznego, mając dostęp bezpośredni, może ze dwa razy w ciągu tych ponad dwóch lat pobytu tam udało mi się przesłać jej pieniądze. Zostałem totalnym degeneratem, okradziony z godności. A przecież ja nie marzyłem o tym. Ja nie marzyłem o tym, żeby stać się alkoholikiem i to bezdomnym alkoholikiem. Ja miałem zupełnie inne marzenia. Nie będę tu opowiadał całej mojej przeszłości. Doszło do tego, że zostałem w Polsce oskarżony o coś, czego nie zrobiłem i znalazłem się w areszcie śledczym na Montelupich. Sankcja. Przesiedziałem tam blisko rok, ponieważ jedynym powodem przedłużania aresztu dla mnie było to, że się nie przyznaję do winy, no bo nie przyznawałem się, bo tego nie zrobiłem. Oraz fakt, że nie posiadam stałego miejsca zamieszkania. Wtedy zdałem sobie sprawę z niesprawiedliwości. Ale też zacząłem myśleć i uświadamiać sobie, że to przecież moja wina. To nie jest tak do końca, że ten świat przeciwko mnie zawinił, że mnie tak krzywdzi, ale zacząłem doszukiwać się swojej winy. Zacząłem się modlić. Uwierzcie mi, naprawdę gorliwie się modliłem. Tak jak umiałem. I koronki, i różańce, i to wszystko. Inaczej nie umiałem, tak byłem nauczony po prostu. Ale wiecie, Bóg nie obraził się na mnie. Jako bezdomny człowiek zostałem uniewinniony. To nie jest takie proste w polskim sądownictwie, zostać uniewinnionym po tak wielomiesięcznym areszcie, mając świadomość, że trzeba komuś wypłacić za to odszkodowanie. Obiecywałem sobie wreszcie, Panie Boże, jeżeli wyjdę, ja już się nie tknę alkoholu. Naprawdę się nie tknę. Wypuścili mnie, pierwsze kroki, forty na Kamiennej i kołami do góry. Tak się skończyły moje deklaracje. Doprowadziłem się do tego stanu, powiedziałem, nie, ja już więcej nie będę kradł. Nie, Bóg mnie wyprowadził z więzienia, ja już więcej nie będę kradł. Stałem się szlachetny. Zacząłem żebrać. No przecież nie kradnę, sami dają.
upadek jeszcze niższy, jeszcze bardziej upodlony. Ale żeby się nie czuć tak upodlonym, to wymyśliłem nazwę dla tego procederu, która no, na nieszczęście przyjęła się w całej Polsce. To żebractwo nazwałem wędką, wędkowaniem. Ktoś mnie zapytał, dlaczego? Ja mówię, zobacz, ilu leszczy chodzi po ulicach. Bo chciałem się czuć godni we własnych oczach. Ja przecież nie żebram, ja wędkuję. Diabelskie kłamstwo, oszustwo. Sam siebie tak oszukiwałem, żeby czuć się lepiej, żeby mieć lepsze samopoczucie przed samym sobą. Doszło do tego, że cała moja rodzina się ode mnie odwróciła. Moi bracia, moje siostry, moja mama. Bo przecież jak mnie przygarnęli po powrocie do Polski, to chlałem strasznie, nie mając za co, to okradałem brata. W tamtych latach nie było tak jeszcze rozwiniętych kart bankomatowych, tego wszystkiego. On, żeby zabezpieczyć swoje dochody, musiał konto w banku założyć, bo nie było skrytki w domu, żeby mu nie znalazł. To było straszne. Zostałem wyrzucony. Oni nie mogli inaczej żyć. Ja ich nie obwiniam za to. Skracając to, doszło do tego, że totalnie upadłem na ulicy. Nie liczyło się już dla mnie nic, tylko picie, picie, picie. Budziłem się rano po to, żeby się ochlać, kładłem się po to, żeby wytrzeźwieć. I tak wyglądało moje życie przez wiele lat. Mój ostatni ciąg trwał ponad 3 lata, blisko 4 lata. Nawet nie chcę liczyć, bo to nie ma znaczenia w tej chwili. Wcześniej, gdzieś tak w 2003-2004 roku, trafiłem na Zamkową do Jurka Koniecznego i Ilonki i przyjechałem tutaj do Ustronia. Usłyszałem świadectwa, ba, nawet wyszedłem do modlitwy. Ale wiecie, to było takie bardzo powierzchowne z mojej strony, to nie było szczere. Chciałem coś osiągnąć, ale na moich zasadach, na moich warunkach. Panie Boże, jeżeli zadziałasz, to ja będę wtedy w porządku, a jeżeli nie zadziałasz, to widocznie Ciebie nie ma. Ale słyszałem tutaj świadectwa, wiele świadectw. Kiedy tak upadłem, wpadłem w ten straszny ostatni mój ciąg, spałem na takim pustostanie. Bez okien, bez drzwi. Pogoda podobna jak dzisiaj, nawet zimniej, było około minus 13 wtedy. Bałem się, żeby mi piwo nie zamarzło. Nie obchodziło mnie, co będzie ze mną. Piwo trzymałem pod kurtką w kieszeni, żeby jak się obudzę w nocy, żeby nie było zamarznięte. Chodziłem ulicami, kiedy miałem pół butelki piwa w kieszeni, to byłem przerażony. Gdzie tu jest najbliższy sklep, żeby mi nie brakło? Jak nie miałem pieniędzy, to kogo ja tutaj teraz trafię, żeby zarobić? No bo przecież piwo mi się kończy. No jak tu żyć? Tak wyglądało moje życie. Totalnie okradziony, totalnie zniszczony przez ojca kłamstwa. Ale kiedy tak budziłem się o 3 rano, noc w noc na tym pustostanie, bo gdzieś tam alkohol spadał, gdzieś zaczynałem trzeźwieć, pewnej nocy takiej właśnie, koniec października 2009 roku. Zobaczyłem te straszne, zimne, takie czarne cienie, gałęzi na ścianach od tych reflektorów ulicznych. Strasznie to wygląda, szczególnie jak człowiek jest przerażony. Zdałem sobie sprawę, że ja umieram. Ja nie umiem przestać pić. Próbowałem, hamowałem, wyhamuję, żeby nie dostać padaczki, przestaję pić, biorę się za siebie. Nie dawało rady. Hamowałem kilka dni potem, a piać od nowa jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Zdałem sobie sprawę, że umieram. Przeraziłem się strasznie i ożyło słowo świadectwa tu z Ustronia wtedy w moim sercu. Jeden z braci, nie pamiętam który, ale to nie ma znaczenia, mówił coś takiego, że kiedy znalazł się w takim zagrożeniu, zawołał: Panie Jezu, jeżeli jesteś, jeżeli naprawdę jesteś, to przyjdź i uratuj mnie. Słuchajcie, ja o tej 3 rano, tam obok jest składalnia motorów Yamaha, zacząłem się drzeć. Panie Jezu, jeżeli naprawdę jesteś, to przyjdź i zabierz mnie z tego świata, bo ja nie mogę tak dłużej żyć. Albo zabierz ten alkohol. Ja już go nie chcę. Wiecie co? Psalm 145. Bóg usłyszał. Na drugi dzień na ten pustostan przyszedł do mnie kolega nieżyjący już, z którym siedziałem, z którym chlałem, który mieszkał już w domu Łazarza. I on powiedział do mnie, to był jedyny człowiek, którego byłem w stanie wtedy wysłuchać. Powiedział: Janusz, ty umierasz. Zobacz, jak ty wyglądasz. Ty idź na detoks. Dla mnie to było oświecenie, światło z góry. Odpowiedź. Ja bałem się padaczki, ja bałem się tych konsekwencji odstawienia picia, a przecież detoks, to oni mnie wyprowadzą z tego. Nie wahałem się. Nie poszedłem już w tym dniu na detoks. Poszedłem dopiero na drugi dzień.
Ale co dalej ze sobą zrobić? Nawywijałem strasznie. Bo będąc jeszcze na Zamkowej, poznałem braci z wielu zborów, między innymi ze zborów Nowej Hucie. Kręciłem ich później jak jasny gwint. No wierzyli, no. A może z litości bardziej, nie wiem. Oszukiwałem, kręciłem. Kiedy Jurek, ten mój nieżyjący kolega, wstawiał się do Jurka, żeby mnie przyjął do domu Łazarza, Jurek nawet nie chciał słyszeć o mnie. Nieźle musiałem nawywijać, prawda? Ale modliłem się już wtedy. Mówię, Boże, ja już nie chcę pić. Ja wiedziałem, że to jest Boża ingerencja w moje życie. Boża odpowiedź. Nie wiem, skąd to wiedziałem, ale to wiedziałem. Mówię, Boże, ja nie chcę, pomóż mi. Sekretarka z detoksu zadzwoniła do domu Łazarza. Jurek powiedział, oczywiście, niech przychodzi. Niech przychodzi. Jaki rozradowany przyleciałem tam. To było... Poszedłem na detoks 3 listopada, wyszedłem 12 listopada 2009 roku. Modliłem się, Boże, ja nie chcę pić. Bałem się, że to jest kolejny okres takiej pauzy. Aha, jestem w ośrodku, 2-3 miesiące, pół roku wytrzymam, a potem będzie znowu. Bo tak wiele razy miałem. Zacząłem chodzić na grupy wsparcia. Starałem się o odwyk zamknięty tam w szpitalu Babińskiego w Kobierzynie, bo naprawdę chciałem przestać pić. I pewnego dnia u nas w domu Łazarza staruszek już dzisiaj, kochany brat Marian Radwan, głosił u nas o wskrzeszeniu Łazarza. Słuchajcie, siedziałem bliziutko kazalnicy, mamy malutką tam świetlicę, 30 osób się mieści. Kiedy powiedział, Łazarzu wyjdź, ja nie usłyszałem Łazarzu wyjdź, usłyszałem Janusz wyjdź. Słuchajcie, padłem jak dziecko na kolana przed tą kazalnicą, nie patrząc na ludzi, którzy tam siedzą. Zacząłem płakać jak dziecko, wyznawać Bogu grzechy. Zobaczyłem ten filmik, jak ktoś tu dziś, teraz wspominał, w którymś świadectw z moimi grzechami. Wyznawałem jeden po drugim, jeden po drugim, jeden po drugim. Płakałem jak dziecko. Poczułem taką niesamowitą ulgę. Przyszedł czas przyjazdu do Ustronia. Przyjechałem tu w grudniu 2009 roku. Jak ja chłonąłem tych świadectw. Ja tu siedziałem gdzieś chyba w drugim rzędzie, tu gdzie Mirek teraz siedzi z żoną. Dosłownie jak gąbka, usta rozdziawione, słuchałem, ja to chłonąłem. Mówię, Boże, jak ja bym tego chciał. Słyszę świadectwo, 20 lat temu uwolniony, 15 lat temu, 10 lat temu. Mówię, Boże, czy to jest możliwe dzisiaj? Czy to jest możliwe w ogóle dla mnie? To pragnienie wolności rosło cały czas w moim sercu. Pojechałem na odwyk. Dostałem się, poszedłem. Przekonałem się tam, że ten świat nic mi nie może zaoferować. Oprócz tego, że wmawiano mi, że całe życie będę niewolnikiem. Muszę wszystkiego unikać, od wszystkiego uciekać, trzymać się z daleka. Oni chcieli dobrze. Ale ja zacząłem się modlić. Nie umiałem. Zacząłem czytać Pismo Święte. Wtedy po raz pierwszy zacząłem tak naprawdę czytać. Nie umiałem się modlić, czytałem psalmy. I Bóg mi odpowiadał przez psalmy. Pamiętam pewnego dnia przeczytałem psalm 70, gdzie końcówka mniej więcej brzmi tak. Panie, pospiesz mi z pomocą, nie opóźniaj się. Ja to wykrzyczałem. Wiecie co? Dzisiaj wiem, co to było. Jezus Chrystus dotknął mojego serca. Poczułem tak cudowną radość. Poczułem tak cudowną błogość, taki cudowny pokój i cudowne przekonanie. Ty już nie będziesz więcej pił. Wyszedłem na korytarz tego oddziału. Tam chodzili mężczyźni, kobiety. To był czas taki wolny. A ja sobie śpiewałem wcale nie religijną, nie chrześcijańską pieśń, tylko ale to już było i nie wróci więcej. Ja wiedziałem, nie będę pił. I mnie pytałem, co ty w wariacie robisz? Ja już nie będę pił. Zejdę piętro niżej na detoks, zobaczyć, jak tam wyglądają tacy. Ja mówię, ja wiem, co ja mówię. Jezus dotknął mnie swoją miłością i to wystarczyło. Teraz 3 listopada minęło równe 10 lat. Jak jestem wolny, całkowicie wolny. Nie muszę uciekać. Nie muszę uciekać, nie muszę się chować. Mogę śmiało iść przez to życie, bo wiem, kto mnie prowadzi. Wiem, kto jest we mnie, bo to nie moja moc, nie moja siła, ale On. Przecież jak mi na odwyku mówili, musisz unikać miejsc, w których piłeś, ja mówię, Boże, przecież nawet w Turcji chlałem, to ja na Księżycu muszę mieszkać chyba. No bo gdzie ja mam iść? Wiecie, przyszedłem po odwyku do domu Łazarza z takim pragnieniem, wdzięcznością w sercu i pragnieniem, Boże, chcę Tobie służyć.
całym moim sercem. Ja już nie chcę żyć dla siebie, ja chcę żyć tylko dla Ciebie. Ale nie wiem jak, nie umiem. No powiedz mi, jak to mam zrobić, naucz mnie. Nie musiałem długo czekać. 7 lat temu, jak się dzisiaj okazało w rozmowie z siostrą, Bóg posłał mnie do prowadzenia ogrzewalni. Prowadziliśmy przez jedną zimę w Krakowie ogrzewalnię. Cudowny czas, gdzie mogłem już wtedy głosić Ewangelii, gdzie mogłem mówić o Jezusie Chrystusie, gdzie mogłem mówić o tym, co On zrobił w moim życiu. Pamiętam w marcu, to też mi siostra dzisiaj przypomniała, przyjechaliśmy tu grupą ponad 40-osobową. Jak wielu wtedy się nawróciło, jak wielu oddało swoje życie Chrystusowi. Cudowny, przecudowny czas, ale przede wszystkim dla mnie. To było to moje pierwsze wyjście z łodzi po wodzie. Zawierzyłem Jezusowi. Ja, taki bezużyteczny łajdak, Ty, Boże, chcesz mnie użyć. Dziękuję Ci za to. I to moje pragnienie narastało. Bóg sprawił tak, że mogłem pójść do szkoły biblijnej. Wcześniej mnie zaczął uzdrawiać z różnych chorób, bo jak się możecie domyśleć, to przez tyloletnie chlanie trwało to blisko 30 lat przecież moje picie. Nabawiłem się różnych schorzeń, między innymi alkoholowe uszkodzenie wątroby, zwyrodnienia stawów, takie bolesne, że nie mogłem się ruszać. Właśnie teraz patrząc na pastora Leszka, przypomniałem sobie, to mój pierwszy cud takiego totalnego uzdrowienia to w czasie konferencji Kościoła Zielonoświątkowego w Krakowie, 9 lat temu w lecie, kiedy pastor Leszek z pastorem Abrahamem, właśnie dzisiaj wspominałem, z Indii, usługiwali tam. I była modlitwa. Modlitwa mniej więcej polegająca na tym, Boże, daj mi to, co Ty uważasz najważniejsze dla mnie. Ktoś mnie dotknął, poczułem jakieś takie błogie ciepło przepływające poza mnie. Stawy zdrowe. Ja nie byłem w stanie tabletek zażywać, bo wątroba uszkodzona, ja wymiotowałem. Chcieli mnie jakimiś laserami leczyć. Nie było to potrzebne. Dopiero gdzieś po 2-3 latach, wcześniej oddawałem honorowo krew, zachciało mi się oddać krew, myślę, ale muszę zrobić badania wątrobowe przecież, no bo lekarz mówi bardzo dobre. Mówię, doktorze, ja przechlałem 30 lat. Mój pan mnie kłamie, to jest niemożliwe. Wątroba jak noworodek. Nawet nie wiedziałem, że i z tego Bóg mnie wtedy uzdrowił. Bóg taki jest. Moje pragnienie, wdzięczność do Boga jest do dzisiaj. Jest moim motorem napędowym tego, co robię. Dzisiaj, kiedy patrzę na was, mam ogromną radość w sercu. Bo wiecie co? Bo widzę Jezusa Chrystusa, który działa w waszych sercach. Bo działa w moim, to i działa w twoim. On jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Nie jesteś tu przypadkiem. Nie jesteś na przegranej pozycji, skoro jesteś tutaj. Dzisiaj może stanąć na podium zwycięzców. Dzisiaj. I tak Bóg mnie prowadził. Skończyłem krakowskie seminarium biblijne. Właśnie pastor Leszek był jednym z moich nauczycieli. Dobrych nauczycieli. Bóg tak sprawił, że czułem jeszcze ten niedosyt, jeszcze ten głód. Mówię, coś za mało. Jeszcze nie skończyłem dobrze seminarium biblijnego krakowskiego. Kolejna szkoła otworzyła podwoje w Krakowie. Amerykańska szkoła służby prowadzona przez Kościół World of Faith, Słowa Wiary, Pistis. Trudna szkoła. Codziennie po kilka godzin. Pracowałem przecież zawodowo. Bóg mnie przeprowadził i przez tą szkołę. Mogłem ją skończyć. Mówię, Boże, Tobie, jak mam Tobie najlepiej służyć? Co mam robić dalej? Bóg mi powiedział, służ w kościele. Więc to robiłem w pokorze. Służba witania, ustawiania krzesełek, tam zajmowałem się odwszawianiem. Zygmunt wie, jakie są potrzeby w takich ośrodkach, jaka to jest praca. Ale byłem wdzięczny Bogu. Wiecie, jaką ja miałem radość, jak taki przyszedł delikwent zawszony do mnie. Musiałem go wstawić do łazienki, spryskać takim środkiem specjalnym. Parę minut go tam podtrzymać, dopiero oszczyzm, żeby się mógł wykąpać. Ja mu wtedy mogłem głosić Ewangelię. A on mi nie mógł uciec. To było fajne, wiecie. I tak Bóg mnie prowadził. Prowadził i przypominał. I zaczął mi oddawać. Pierwsze uświadomiłem sobie, że zaczął mi oddawać marzenia. Było to jakieś 4 lata temu, kiedy Bóg tak sprawił, że mogłem usługiwać na konferencji w Irlandii, a później w Szkocji. Ja, bezdomny łazior, zaproszony tam przez braci i siostry, mogę dzielić się świadectwem. Mówię, Boże, przecież ja marzyłem o podróżach, a Ty mi to teraz oddałeś. Bo Bóg taki jest. Całe życie, teraz mówię poważnie, lubiłem wędkować, ale nie na ulicach, tylko z wędką w ręce.
Bóg tak sprawił, że teraz już któryś rok z kolei mogę oddawać się tej przyjemności co roku i błogosławi mi w tym, ale błogosławi w sposób szczególny. Nad wodą, kiedy zawiązuję relacje, przyjaźnie z wędkarzami, mogę im opowiadać o Chrystusie, mogę im mówić swoje świadectwo. W tym roku, w Grudku nad Dunajcem, ochrzciłem już 3 osoby. W Zalewie Rożnowskim. Oczywiście mieszkańców domu Łazarza, ale wśród świadków wędkarzy. Bóg jest Bogiem kochanym. Jeżeli ci się wydaje, że jeżeli nawrócisz się, jeżeli zostaniesz chrześcijaninem, to twoje życie będzie nudne. Bzdura. Twoje życie wtedy dopiero staje się radosne, kiedy idziesz z Jezusem. Ja tego doświadczam. Bóg jest taki, wiecie, wspaniały. 23 września pojechałem do Grudka na ryby. 25 mam urodziny. I czułem w sercu, że dostanę od Pana prezent. I mówię nawet do chłopaków, marzyłem zawsze, żeby złapać Suma. Mówię, jadę po Suma. Pojechałem, przyjaciele wędkarze poszli na grzyby. Przyjeżdżają, co mamy zrobić? 5-miesięczny szczeniak, porzucony w lesie. Radość dzisiaj mojego życia, wam szczerze. Bóg zapewni nawet tą pustkę w moim sercu, tej jakiejś takiej, wiecie, więzi, tej bliskiej więzi, opiekuńczej więzi nad kimś. Diabeł mnie z tego okradł, Bóg mi to oddał. Taki jest nasz Bóg. Przypomniał mi, kiedy chodziłem do szkoły Pistis, mieliśmy zajęcia ze służby uwielbienia, gdzie zadaniem, takim dyplomowym zadaniem z tych zajęć, na zakończenie tych zajęć było skomponować i napisać piosenkę uwielbienia. Proste, prawda? Ja nie jestem muzykiem, jestem grajkiem. Zawsze to powtarzam, samoukiem. Bożym cudem jest to, że w ogóle mogę grać. Moja ręka przecięte, ścięgna. W czasie jednego z włamań w Wiedniu. Nie miałem czucia, te palce były prawie nieruchome. Kiedy zaistniała potrzeba poprowadzenia uwielbienia w domu Łazarza, ja mówię, ja nie dam rady, 20 lat nie grałem, zobaczcie moją rękę. Ilonka nałożyła ręce, pomodliła się, ja zagrałem. Gram do dzisiaj i piszę Bogu piosenki. Chciałbym moje świadectwo zakończyć właśnie jedną z moich piosenek. Kiedy przeczytałem pewną historię spotkania pewnej grzesznej kobiety, zawstydzonej swoim grzechem, przemykającej się przez swoją miejscowość, tak żeby jej nikt nie widział, kiedy szła do studni po wodę, spotkała się z Chrystusem. I on mi powiedział, prawdziwi czciciele będą mi oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Jeżeli zaczerpiesz tej wody, którą ja ci dam, nigdy nie będziesz pragnąć. Chciałbym was, kochani, do tego zachęcić. Zaczerpnijcie tej wody. Za chwileczkę zaśpiewam tą jedną piosenkę Tylko Ty, bo tylko On jest najważniejszy. Wybaczcie mu mój głos, ale stroiłem go przez ponad 30 lat różnymi trunkami, ale dzięki Bogu mam serce dla mojego Boga. Życie zupełnie sam, szukając tej jedynej z dróg. Ciągle pytając, gdzieś mam, aby odnaleźć Jezu Cię. Bo Ty, tylko Ty jesteś chlebem dany mi zawsze, Jezu mój, bo Ty, tylko Ty jesteś wodą daną mi, by nie pragnąć nigdy już. Bo Ty, tylko Ty jesteś chlebem danym mi na zawsze, Jezu mój, bo Ty, tylko Ty jesteś wodą daną mi, by nie pragnąć nigdy już. Ty zobaczyłeś smutek mój, moją tęsknotę i mój ból. Uzdrowiłeś mnie z moich ran i ukoiłeś serce.
Ty, tylko Ty jesteś chlebem dany mi na zawsze. Jezu mój, bo Ty, tylko Ty jesteś wodą daną mi, by nie pragnąć nigdy już. Bo Ty, tylko Ty jesteś chlebem dany mi na zawsze. Jezu mój, bo Ty, tylko Ty jesteś wodą daną mi, by nie pragnąć nigdy już. Teraz Jezu, uwielbiam Cię, dziękując Ci za miłość Twą, za Twego Ducha, co dałeś mi, nigdy już. Bo Ty, tylko Ty jesteś chlebem